Piotrze, bardzo wysokie, przekonujące zwycięstwo z bardzo silnym zespołem, jakim jest SPR Wisła Sandomierz. Takie mecze, po takich meczach można się tylko cieszyć. Dokładnie. Bardzo dobre zawody w naszym wykonaniu. Cieszymy się, że postawiliśmy się Wiśle Sandomierz. Można powiedzieć, że praktycznie cały mecz był pod naszą kontrolą. Bardzo dobrze graliśmy w obronie. Rozsądnie w ataku pozycyjnym. Przede wszystkim była super skuteczność. Troszeczkę się obawiałem tego meczu, mając na myśli nasze ostatnie zmagania w Katowicach, gdzie można powiedzieć, że ewidentnie nam mecz nie wyszedł. Ale widać było, że chłopcy się zmobilizowali, zagrali dzisiaj naprawdę super zawody. No i stąd taki wysoki wynik. To jest tak dość przekorne, że jak na przykład podczas meczu drużyna gra w osłabieniu, to gra na ponad 100%. Dzisiaj takie osłabienie od początku meczu brakiem kilku zawodników, bo na przykład Kamila Ślimińskiego nie miałeś do dyspozycji dzisiaj, Jakuba Kosiaka. No i ten zespół wyglądał wcale nie gorzej, jak właśnie z tymi zawodnikami. No dokładnie. Nie było, mieliśmy braki w kadrze, bo oprócz tych dwóch, co pan redaktor powiedział, to jeszcze w tej chwili na zgrupowaniu reprezentacji Polski jest Emil Wiejak. Został wezwany na zgrupowanie w trybie awaryjnym i natychmiastowym, także też chcę mu w imieniu drużyny pogratulować i przekazać to, że cieszymy się, żeby w tej reprezentacji jak najdłużej, że tak powiem, swoje miejsce wywalczył. Także to jest z korzyścią, myślę, i dla niego, a przede wszystkim dla chłopaków, którzy widzą, że z drugiej ligi, z zespołu rezerw można się przebić do reprezentacji Polski. Ale teraz wracając do tematu, zawodnicy, ci, którzy do tej pory nie występowali, byli zmiennikami, dzisiaj mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Znowu zadebiutował nam następny chłopiec z juniorów młodszych, jest to Kasper Smaga, który zrzucił swoją debiutancką bramkę. Także no, trzeba się cieszyć z zaangażowania tych chłopaków i z chęci gry. Co może cieszyć, to powiedziałeś o braku Emila Wiejaka, ale mamy drugiego bramkarza, Sętowskiego, który dzisiaj naprawdę fantastyczne zawody. No w kilkunastu nawet sytuacjach to nie tylko bronione rzuty z drugiej linii, bo dobrze pracowała obrona, ale także takie setki, nawet dwusetki obronione przez właśnie tego bramkarza, ku jego wielkiej radości również. Dokładnie. Bardzo fajnie wygląda rywalizacja między Emilem Wiejakiem a Danielem Sętowskim. Myślę, że trzeba się tylko cieszyć, że tak podchodzą do tej rywalizacji sportowej, że tam nie ma między nimi jakichś zgrzytów. Trzeba powiedzieć, że w tym sezonie bramka naprawdę jest naszą mocną stroną. Powiedziałeś jeszcze o tych zawodnikach nowych wchodzących do składu, to są juniorzy młodsi, na przykład Kasper Smaga. No i o ile dobrze zauważyłem, to ta bramka jego debiutancka w końcówce spotkania, kiedy wykazał się niesamowitym doświadczeniem, bo miał chyba indywidualne krycie na środku rozegrania i fantastycznie urwał się, obiegł, dostał piłkę, skończył akcję. To taka już akcja naprawdę na wysokim poziomie. No dokładnie. Kacper może nie ma jakichś imponujących warunków fizycznych, ale jest bardzo szybki. Przy tej strefie, którą próbowali nas zaskoczyć panowie z Sandomierza, bardzo rozsądnie i dojrzale Kacper się zachował, urwał się, wyszedł na czystą pozycję, dostał od drugiego Kacpra Mchawrawa doskonałe podanie i rzucił bramkę. No, trzeba się cieszyć, że młodzi zawodnicy pokazują się w tej drugiej lidze, grają bez kompleksów, także jeszcze raz brawo. Po takich meczach chce się aż rozmawiać, chce się dopytywać i chce się doszukiwać kolejnych plusów. I takim kolejnym plusem, który ja znalazłem w dzisiejszym meczu, to była ta wszechstronność nasza grania w ataku, bo Wisła, Sandomierz, doświadczony zespół, próbowali grać nie tylko 6-0, ale podwyższali tą strefę w końcówce spotkania z takim indywidualnym właśnie kryciem środkowego rozegrania. Mimo wszystko radziliśmy sobie z tą obroną świetnie, czyli jakby ta wszechstronność gry w ataku u tych zawodników z czasem na treningach pewnie ćwiczona, także w meczach daje znać o sobie. No dokładnie. W pierwszej rundzie przeciwnicy nas zaskakiwali takimi wyższymi strefami i to było dla nas zaskoczenie. Natomiast od dłuższego czasu już pracujemy nad tym elementem, jak rozbijać te strefki agresywne. Trzeba powiedzieć, że bardzo fajną rolę robi Bartek Jurecki. Jak mówię, że to nam pomaga w meczach tutaj na miejscu, w domu.
podpowiada. Bardzo cenne są jego uwagi, także widać, że chłopcy są zaangażowani i realizują to, co Bartek podpowiada. Także chciałem Bartkowi podziękować, że się zaangażował. Myślę, że fajnie to na razie nam wychodzi. Bardzo skromny Piotr Dropek, pierwszy trener zespołu, który dzisiaj naprawdę może się cieszyć. Dziękuję Piotrze za rozmowę. Dziękuję.